są takie miejsca w każdym mieście, które tworzą historię tego miasta i trzeba bardzo o to dbać. Rozwrat to miejsce unikalne na mapie Europy, na mapie Poznania. To świetny przykład samorządności i samoorganizacji. To miejsce, które w ciągu 16 lat swojej działalności stworzyło miejsce niezależny ośrodek kultury wolnościowej, artystycznej, edukacyjnej, samorządnej, politycznej, społecznej. To miejsce, które nie bierze nic od miasta, ale bardzo dużo miastu daje. I dlatego miasto powinno tknąć tę tkankę, powinno to miejsce zostawić. Jest skandalem, że miasto zabiega i pakuje miliony złotych w organizowanie dużych komercyjnych imprez, natomiast nie pomaga zupełnie w chronieniu tego typu miejsc, w chronieniu kultury niezależnej. To wy własną pracą, działalnością stworzyliście to miejsce i to miejsce powinno zostać, ponieważ bardzo dużo daje miastu. Miasto to nie firma i dlatego Rozbrat powinien zostać. Rozbrat musi pozostać tym, czym zawsze był i jest. Czyli miastem w pigułce. Miastem, które jest wolnym, otwartym domem, otwartej, wolnej edukacji, miejscem twórczych spotkań. Mamy nadzieję, że któregoś dnia będzie można to samo powiedzieć o całym Poznaniu. Mają całkowitą rację, że to powinno miasto im zostawić, no bo przecież gdzie mają iść? Na ulicę? Tyle lat to istnieje i jest to wszystko dobrze. I tego. A to dzisiaj takie to za komuny to lali, bili i rozganiali to wszystko. No, dzisiaj to w ramach demokracji to nie powinno takich rzeczy być. Nie? Ja tak uważam. Nie jesteśmy władzą polityków, nie chcemy zdobywać urzędów, nie chcemy zdobywać pieniędzy od miasta, chcemy rozmów, chcemy tego, żeby traktowali nas jak ludzi. Dzisiaj jesteśmy zamaskowani, bo nasze twarze nie mają znaczenia. Znaczenie ma 16 lat pracy w tym miejscu. 16 lat, które miasto przekreśla. Na planach miejskich ten teren jest nieużytkiem. Tymczasem na stronach internetowych miasto chwali się wszystkimi osiągnięciami, które mamy na Rozbracie. Na stronach miejskich reklamują imprezy, które odbywają się na Rozbracie. Gdzie tu jest konsekwencja? Konsekwencja miasta jest stwierdzenie, że jesteśmy nielegalni. Nie jesteśmy nielegalni. W tym kraju o nielegalności może zdecydować ewentualnie sąd, a nie urzędnicy miejscy poprzez swoją politykę zamiatania problemu pod dywan. Ponieważ politycy miejscy uważają, że to jest właśnie rozwiązanie, udawanie, że nas nie ma. Dzisiaj po raz kolejny pokazujemy, że jesteśmy. Rozbrat zostaje! Może są takie miejsca, co była dla równowagi w Poznaniu. Gabrudy, to jest ośrodek prawdziwej myśli politycznej. Dyskusja o tym, jak ma się organizować oddolne społeczeństwo. Jak ma być zagospodarowana przestrzeń publiczna? Jakie prawa mają mieć obywatele? Jak mamy żyć? I w ten sposób prawdziwej dyskusji nie od góry, nie przez jakichś wynajętych partyjniaków, ale społecznej. Tam może przyjść każdy, każdy może przyjść i starać się brać udział w tej dyskusji. I to też jest fenomen. To jest prawdziwa polityka. Robiona oddolnie, robiona z sercem, robiona dla każdego. I to też jest fenomen. Także to jest fenomen. I chcę powiedzieć, że jako warszawiak, jako mieszkaniec większego miasta niż to, że strasznie zazdroszczę Poznaniowi tego miejsca, tego fenomenu. Władza, która chce zlikwidować taki fenomen, która chce uderzyć w tą pracę ludzi, w ich wysiłek, w kilkanaście lat ciężkiej pracy, to władza, która staje przeciwko obywatelom. To władza, która nie ma najmniejszego szacunku dla ludzi, dla ich pracy, dla ich wysiłku, dla ich poświęcenia. Dlatego możemy powiedzieć z tych kilku powodów. Ja przynajmniej chciałbym z tych powodów powiedzieć. Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Powinien zostać, o tyle stworzyli, że z jakiej racji mają wyrzucać. Dużo kultury do miasta. Aha. Oni są znani nie w Poznaniu tylko, bo są znani w Europie. Jesteśmy stowarzyszeniem młodzieżowym, które zgadza się z postulatami, które w praktyce reprezentuje miejsce, jakim jest skład Rozbrat. Zgadzamy się z tym, że prawo do mieszkania powinno być prawem człowieka, a nie prawem, o którym decyduje rynek. Zgadzamy się z tym, że działalność społeczna, działalność oddolna powinna być najwyższą wartością, bo jest prawdziwą demokracją. Nie jest demokracją to, co się dzisiaj dzieje w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Demokracją jest to, co się toczy na co dzień w takich miejscach jak Rozbrat. To jest wolna twórczość,
to jest działalność polityczna, to jest oddolna działalność społeczna i to jest budowanie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. I po to, żeby ta prawdziwa demokracja stała się jednocześnie demokracją tego kraju na wszystkich szczeblach politycznych, niepolitycznych, oddolnych, społecznych, po to jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że jest nas więcej, żeby pokazać, że to jest nie tylko sam Poznań, że to jest cała Polska, że to jest cała Europa i że to jest świat. I tak dzisiaj wyglądamy i będziemy o to walczyć i wywalczymy. Rozbrat zostaje. Podobało mi się, że coś takiego jest, bo w innych miastach chyba nie ma. Myślę, że powinno być stworzone po prostu alternatywne miejsce, jako że tam już coś się zaczęło dziać i są ludzie wokół tego, to jeżeli w tym miejscu nie może to gdzie się dziać, to może gdzieś indziej akurat się uda. W tym mieście jest miejsce na rozbrat i jest miejsce na inne inicjatywy. Nie zapomnę nigdy 2003 roku, kiedy niepełnosprawni intelektualni uczestnicy jednych z placówek terapii zajęciowej w Poznaniu nie mogli znaleźć miejsca na swoją wybitną twórczość i tym miejscem był Squat Rozbrat. I oni dzisiaj, kiedy widząc zdjęcia z 8 marca, które obiegły cały świat, kiedy grupa kilkudziesięciu osób była pałowana przez policję w tym mieście, stwierdzili, oni by tutaj przyszli, ale się przestraszyli. Ale powiedzieli, żebym tutaj przyszedł i powiedział, zapytał się za nich. Czy rozbrat zostanie? Tak! Chcę powiedzieć jedno. Miasto prowadzi politykę przeciwko mieszkańcom. Nie tylko przeciwko mieszkańcom takim jak my. Nie ma żadnego świętego prawa własności. To praca czyni własność i my tą własność uzyskaliśmy dzięki ciężkiej pracy w tym miejscu. Nie damy się zepchnąć, nie damy się sprzedać po prostu razem z tym terenem, nie damy się zepchnąć do jakichś kontenerów socjalnych, bo to jest alternatywa miasta. Alternatywa miasta to jest powiedzenie, że jesteście bezdomni i macie po prostu się stąd wynosić. Miasto się nie przejmuje po prostu losem ludzi, którzy tam mieszkają, którzy tworzą rozbrat. Mamy po prostu zniknąć. Najwygodniej byłoby dla miasta, żeby kupił nas jakiś cholerny deweloper i na własny koszt wyrzucił. Tymczasem zadaniem miasta powinno być negocjowanie w momencie, kiedy narasta konflikt społeczny. Miasto nie wywołuje się, nie wykorzystuje tego swoich wszystkich możliwości, tego, że to jest zadanie własne miasta. Negocjować w momencie, kiedy jest konflikt społeczny. A ten konflikt jest i ta kolejna demonstracja pokazuje, że nie jesteśmy osobami, które po prostu pozwolą się sprzedać razem z terenem. Jest wielokrotnie naście takich przypadków, gdzie przychodzi po prostu kolejny inwestor, kupuje ludzi razem z kamienicą i nie przejmuje się ich losem. To było widać w tej zimie. Co robili właściciele kamienic? Zakręcali ludziom ogrzewanie, doprowadzali do takiej sytuacji, żeby ludzie po prostu z zimna marzli, wyłączali im wszystkie media i liczyli, że w ten sposób przepłoszą ich do swojej kamienicy. To jest polityka, którą prowadzą deweloperzy i to jest polityka, którą miasto tej polityce przyklaskuje. A miasto to nie jest firma i rozbrat zostaje. Miasto to nie firma! Rozbrat zostaje! Uważamy, że to jest dobre miejsce do spotkania osób, gdzie można sobie fajnie spędzić czas. Organizacja różnych koncertów, różne zespoły przyjeżdżają. Jest dobrze, jest to miejsce kulturowe, tak? Pobranie czegoś, co widać. Dużo kultur osobowych spotyka się w jednym miejscu, warto się zarobić na rzecz. Aha. A chcielibyście coś dodać jeszcze? Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje!